Ile razy BPH dostawał łupnia w sądzie? Biorąc pod uwagę umowę G-Money Banku i BPH, łącznie 644 razy przegrywał z nami BPH w sądzie. Z tego 45 razy już prawomocnie. W 96% spraw były to unieważnienia umowy, a w 4% odfrankowienia. Łącznie za czas, kiedy frankowicze wpłacali złotówki, zasądzono w tych wszystkich sprawach ponad 93 miliony złotych, a za czas, kiedy wpłacali franki, ponad 5,5 miliona franków, również do zwrotu dla konsumentów. Więc jeśli brałeś kredyt w banku BPH lub G-Money, wypełnij formularz z linka, który jest w komentarzu, a sprawdzimy twoją umowę bezpłatnie. Zapraszam. Chcesz być na bieżąco z takimi informacjami? Obserwuj Nabici przez banki.